Cmentarz miejski w Pawianicach. Dyżurny kaplicowy, słucham. Kaplicowy to nazwisko. Słucham pana. Skąd pan dzwoni? Z Zakopanego? O Jezu, daleko, pan. Proszę, ale się pan zdecyduje, z Zakopanego czy z Mogilna? Co w Mogile? Pani Zakopany w Mogile? Nie, no proszę pana. Ja jestem tu tylko. Wie pan, ja 30 lat tu pracuję. I pierwszy raz mam telefon stamtąd. A pan ma, pan ma telefon komórkowy w grobie, w trumnie, tak? Jak to? Co się stało? To mnie pan zaskoczył. No dobrze. Proszę pana, w takim razie proszę powiedzieć, pan ma Playa czy Orange? Proszę pana, to jest bardzo ważne. Pan dzwoni na stacjonarny, proszę pana. A jakby nie było, no, chyba to jest połączenie z zagranicy, nie? I ja nie wiem, czy to roaming pan obejmie. Idzie pan w koszula? Dobrze. A proszę pana, jaki pan ma telefon w ogóle? Co to jest? Siemens, Nokia? Bo wie pan co? Chciałbym taki mieć, wie pan, 3 metry pod ziemią i jest zasięg. To jest fajna sprawa, no. Dobra. Proszę pana, proszę mi powiedzieć teraz tak. Jak to się stało? No dlaczego? Pan tak w śpiączce pan był, tak? Czyli co? Totalna amnestia, tak? No dobrze, dobrze. Dobrze, proszę pana, tylko no nie rozumiem tego. Do domu niech pan zadzwoni, no. Jak to nie ma pan telefonu, proszę pana? No przecież ma pan w komórce numer telefonu, nie? Ach, to nie pana komórka, rozumiem. No a to... A, dali panu zamiast obrazka, tak? No dobrze. Nie, ja się nie śmieję z pana, proszę pana, tylko ja się nawet cieszę. Dobrze, że pan ma telefon, bo inaczej pan by do obrazka gadał, nie? Proszę pana, no to co, na policję niech pan dzwoni, no. A dzwoni pan, tak? No i co? Proszę pana, policja zawsze pyta o nazwisko, oczywiście, no. A pan nie pamięta nazwiska. No tak. To wie pan co? Jak pan sobie przypomni, to niech pan zadzwoni do mnie jeszcze. Dobra? No. Moment, proszę pana. A skąd pan miał telefon do mnie, co? Poważnie? Na wieku jest logo firmy pogrzebowej? Ojej, no i co? Zadzwonił pan i przekierowali. Rozumiem, dobrze. Czyli w takim razie dzwoni pan z reklamacją. Dobra, słucham pana. W czym mogę pomóc? To nie reklamacja, o co chodzi? Jak to odkopać, proszę pana? No co pan? Czy pan sobie zdaje sprawę, jakie procedury obowiązują przy odchówku, proszę pana? Proszę pana, musi pan złożyć podanie do działu ekshumacji, musi się zebrać komisja, rozpatrzeć, no. Nie, proszę pana, jak to, żebym ja tak bez niczego, nie, proszę pana. Kochany, jeśli ja pana dzisiaj nielegalnie odkopię, to oni jutro mnie legalnie wykopią z posady, proszę pana. A ja mam rok do emerytury. Nie będę ryzykował. No nie, proszę pana. No. No, ja cały czas myślę, jakby panu pomóc. No, pewnie, że tak, no. No, proszę pana, niech mi pan powie w takim razie, gdzie pan leży. Jak to pan nie wie? No, panie, czy pan nie jest sam tam, no. Proszę pana, monitoring to my mamy, ale wyłącznie naziemny. Tak. No. Dobra, to zrobimy inaczej. Wie pan co? Niech pan mi powie, ta trumna, w której pan leży, to co to jest, plastik czy drewno? Nie wie pan, tak? To niech pan walnie w wieko, ja usłyszę, no. Halo? No to, co jest? Człowieku, czy ja mówiłem, że głową? Nogami niech pan walnie, no. A nie, no jak pan ma tekturę lakierki, to nie, dobra. To zrobimy inaczej, proszę pana. To niech pan mi powie, już jakieś insekty się pojawiły na panu? Nie? No, proszę pana, no to mamy plastik, dobra.
Tylko proszę pana, ta skrzyneczka to nie z naszej firmy. Nie. My już w plastikach nie chowamy. Proszę pana, się okazało, plastik jest bardzo niezdrowy dla nieboszczyków i my się tego trzymamy. My tylko w drewnie chowamy. Proszę pana, my nawet drewniane to my to pożyczamy związkom zawodowym na demonstrację, no. Ojej, no ja tak myślę, proszę, no jak ja mogę panu pomóc, no. Wie pan co, właściwie to tak się zastanawiam, czy warto? Nie, pewnie, że żartuje człowieku, ale się z pana sztywnie zrobił, kurde, no. No nie mogę, no. Dobra, proszę pana. Cóż by tu pomóc? Niech pan mi powie jeszcze tak, no ale to jak to pan? Usnął pan, był tak, amnestia, no ale co? A teraz jest pan przytomny, no to jak to się stało? Ach, telefon zadzwonił pan obudził, tak? Rozumiem. No, a kto dzwonił? Urynt z fakturą, no patrz pan, no! A widzi pan, no to w takim razie ma pan Nokię, proszę pana, tak. I to bardzo dobrze, proszę pana, tam w tej Nokii, pan tam sobie spojrzy, tam jest ten, wie pan, ten jadłospis, nie? To, o menu, no to menu, to pan to naciśnie i co tam jest? Kalkulator, proszę pana, to będzie potrzebny, jak pana wykopię i się będziemy rozliczać. Nie, coś innego. Muzyk, o właśnie, proszę pana, muzyka. Pan tam znajdzie jakiś utworek i mi puści. Ja to usłyszę. Co to jest? Cisza na trąbkę. Nie, to nie może być, proszę pana, bo to u nas grają non-stop i to parę razy. Nie, jakiś, wie pan, coś bardziej młodzieżowego, jakiś przemyk. O, dobra. Pan to da teraz tylko na full, to muzyczkę, tak? Dobra, pasuje, dobra. Proszę pana, ja już dzwonię do Kreta. Nazwisko grabarza, spokojnie, proszę pana, spokojnie. Dobrze. Proszę pana, ja nie gram na zwłokę. Ja rozumiem pana położenie, no. Ale niech pan zrozumie też moje. Że co bateria? A, no, bateria się wyczur... A ładowarki nie ma pana? Samochodową to nic nie to. Dobra, proszę pana, spokojnie, ja już dzwonię do Kreta. Coś postaram się panu pomóc. Dobrze, na razie, do usłyszenia. Hej. Cholera, no. Zadzwoniłby 2 godziny później, to już by było po mojej zmianie. A teraz macie się. Kurde, no. Co zrobić? Ja go teraz odkopię, on wyjdzie, popatrzy, zobaczy, co tu się porobiło, no to przecież padnie trupem, no i zakopuj na nowo. Nie no, robota głupiego. No dobra, dzwonię. Cześć, Rygo, Kaplicowy. Słuchaj, chciałem się zapytać, jak tam nasi interesy idą? Byli studenci po czaszki? Nie byli jeszcze, tak? Słuchaj, mam jedną czaszkę za 250. Słuchaj, całe górne uzębienie pełne, także dla stomatologa, dobre? No, tak. Nie, dół wziął jubiler, tak. Słuchaj, Rychu, jest robota. No, słuchaj, weźmiesz łopatę i pójdziesz tam w tą alejkę pod płotem, tam gdzie są te takie mogiłki z ziemi. Nie, psa nie bierz, nie, chodzi o to, żeby po cichu sprawę załatwić. I słuchaj, idź tam po cichu i usłyszysz muzyczkę wydobywającą się z podziemi. Rozumiesz? Żadnej meliny tam nie ma, nie, skąd? Ja nie, słuchaj, spokojnie, grobowiec wynajął bezdomny, to nie. Słuchaj, Rychu, więc usłyszysz muzyczkę i zaczniesz tam kopać. No po prostu, gościu, zmartwychwstał, chce wyjść. Ja wiem, że jesteś niewierzący. Ja to rozumiem, ale mnie chyba wierzysz, nie? No. Więc zaczniesz kopać, a ja tam za chwileczkę przyjdę i ci też pomogę, tak? Jaka muzyczka? No słuchaj, ten twój ulubiony przebój, to co zawsze gwizdzesz, jak zakopujesz nieboszczyków. No to na razie, tak? No hej, cześć. Thank you.
gdy się zejdą raz i drugi. Kobieta po przejściach, mężczyzna z przyszłością, bardzo się męczą, męczą przez czas długi. Co zrobić, co zrobić z tą miłością? On już je widział, już zna te dziewczyny z poszarpanymi nerwami, co wracają do domu nad ranem, nie same. On słyszał już o życiu złamanym. Ona już zna tę historię, że żona go nie rozumie, że wcale ze sobą nie śpią. Ona na pamięć to umie. Jakże o tym zapomnieć, jak pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mogłam serce złamać? ITP. I się bardzo zmienia w dramat. To był błąd. Czy te oczy mogą kłamać? Ależ skąd? A gdy się czasem w życiu uda, kobiecie z przeszłością, mężczyźnie po przejściach kąt wynajmują gdzieś u ludzi i łapią trochę szczęścia. On zapomina na rok te dziewczyny z bardzo długimi nogami, co wracają do domu nad ranem nie same. On woli wino z radzieckim szampanem. Ona już ma taką pewność, o którą wszystkim wam chodzi, zasypia bez żadnych proszków, wino w lodówce się chłodzi. Jakże o tym zapomnieć, jak pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mogę serce złamać? ITP. Gdy się życie zmienia w dramat, to był błąd. Czy te oczy mogą kłamać? Ale skąd? Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? ITP. Kiedyś to zrozumiesz sama, to był błąd. Czy te oczy mogą kłamać? Ależ skąd? Dobrze. Proszę się rozebrać i położyć. Ja nie myślałam, że mi taki młody lekarz w biały dzień będzie tak napastował. To już lepiej być nie może. Despacito. La 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 la. Chwileczkę, ja widzę, że ma pani jakiś atak. Proszę powiedzieć, ława, proszę powiedzieć, gdzie boli, bo ja tam będę musiał dotknąć. Nie mogę się zdecydować, tyle łapcie. I na górze,
na dole i miejsca centralne. No ale z przodu czy z tyłu? Jestem w raju! Idźmy na całość! Bądźmy spontaniczni, samo się okaże. No dobrze, no, no dobrze. Ale ja wprawdzie męża mam. Ale jemu dawno wygasł reaktor jądrowy. No ale proszę panią, to super, ale mnie zupełnie nie o to chodzi, no. Co Krystyna tutaj wyprawia? Janusz, nie teraz! Krystyno! Janusz, ja ci potem wszystko opowiem, ale teraz mi z wątpią. Krystyno, na litość boską! Przecież Krystyna temu lekarzowi zrobi krzywdę! Jaką krzywdę? Lubi to! Krystyno, przecież ja potrzebuję pomocy, a Krystyna miała tylko przyjść i zapytać się, czy ja mogę przyjść! A no możesz, korzyść w nas i wszystko szlak jasny trafił! Ale co trafił? Młodzieńcze marzenia! Ja tu miałam przeżyć trzęsienie ziemi! Tsunami mojego jesteństwa! Przynajmniej miałabym się czego spowiadać, a nie z duperlami przychodzę do spowiedzi. Wejdźcie! Krystyny, lekomasz! Dość! Krystyno! Krystyno, wypraszam sobie! Z duperelami? Do spowiedzi? Czy mam Krystynie przypomnieć, jak Krystyna pół wsi sparaliżowała? Wielkie Michalo, a przecież przepraszałam, 750-lecie gminy bez ogniska? No bez ogniska, Krystyno, bo Krystyna komisariat podpaliła. Ale jak cię prosiłam, żebyś mi z ambony to ognisko zapowiedział, to żeś mnie wyśmiał. A ja Krystynie głupi nie uwierzyłem, no. Janusz, więcej wiary. Krystyno, niech Krystyna nie przeciąga. Czy mam Krystynie przypomnieć drugą sprawę? Jak to Krystyna, gdy komisariat się palił, zadzwoniła gdzie? Na weterynarza, a nie na straż pożarną! A gdzie się dzwoni, jak ty wściekłe biegają? Krystyno! Przepraszam. To ja przepraszam najmocniej. Czy może mi ktoś powiedzieć, kto tu przychodzi z chorobą, kto tu przyszedł? To ja, panie doktorze, ja. O, chwała Bogu. To, proszę księdza, to ja błagam, no dobrze, no może tak. Proszę się rozebrać i położyć. Zboczeńcu jeden! Krystyno, dlaczego Krystyna tak mówi? Pan mi to też obiecywał. Ale ja każdemu tak mówię! Ty dziwko w białym kitlu! Ja myślałam, że ja jestem dla ciebie najważniejsza! Ty, jak ci nie wstyd? Krystyno? Ty składałeś przysięgę hipochondryka! Hipokratesa ci mówię! Ty, poprawia mnie, ty cięciu niedouczony, ty! Ty matrymonialne oszuście, ty! Ty czoru jedziesz, ty! A cię ma nie stać kościoła, Krystyno! Co Krystyna robi? Nie to dziknie dołoś. Krzyżówka jakaś. Co się z Krystyną dzieje na litość boską? O Janusz. No widzisz, już mi wyszedł jakiś syndrom niespokojny. To może ja pani wypiszę jakąś receptę. O, żebym ja cię zaznaczył! Dziadu, ty oszuście matrymonialny, ty. Żeby ci LFZ punktów nie przyznał. Żeby twoja stara z ortodontą się puściła. Słucham? Żeby ci kolonoskopię robili przy studenta. A twoje stare haluksy wyszły na czole. A w Pabianicach pizga. Krystyno, bez tego słownictwa. O, dobrze wiedziałem, po co tu przychodzę i kiedy. Wielkie halo. Dobrze, to w ogóle co księdza do mnie sprowadza? Bo to, panie doktorze... Ale ja już naprawdę nie będę. Ale ja już mówię, że to jest ostatni raz.
Ale, no dobrze, ty się ze mną nie kłóć, no. To już jest przedostatni raz. Dobrze, ale to jest niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe. Ja jestem sama, a ciebie jest w jednym. No to... Ale ja i tak cię przegadam, zobacz. Ja i tak cię przegadam. Krystynos, z kim Krystyna rozmawia? Z Duchem Świętym, nie wtrącaj się. O, nareszcie. To proszę pozdrowić. Pozdrowienia od Janusza. No i? Nie odzdrawia. On cię ostatnio widział na pielgrzymce w Licheniu. Żeś takie czuwanie zrobił, żeś taki niepomny był, że następnego ranka zamiast swojej sutanny moją sukienkę w kwiatki do kolan założył. Ci sam biskup miejsca przy ołtarzu stąd. A orłość to się wpisał do galerii pozytywnie zakręconej. Krystyno, czy Krystyna mi ufa? Co? Refren Abby? You are my dancing queen, dancing queen. Przepraszam, Krystynę. Co teraz Krystyna robi? Pokutę odmawiałam. O, nareszcie. Moje modły zostały wysłuchane. Czy Krystyna mi ufa? Bezgranicznie. Dziecko kochane. Czy Krystyna jedną moją małą prośbę? Bezwzględnie. Dziękuję bardzo, Krystyno. Się wzruszyłem. Czy Krystyna mogłaby przez kwadrans nic nie mówić? Bez dwóch zdań. Proszę. Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Wa mać. Co? Ale tak nic, a nic? Nic. Ani świsnąć, ani pisnąć, nic. Nic! Ani w tej chwili nic. Nic. Ani Kryśka, otwórz bramę, bo po północy. Kryśka, nie mów nic proboszczowi. W przyszłym tygodniu oddam ci po tacy. Nic! Kryśka, to nie moje, to od bezdomnego. Halo. Dobra, Janusz. Czy możemy kontynuować? Tak, dobrze. Nie wiesz, co czynisz. Księdza, to księdza do mnie sprowadza, no proszę powiedzieć, no. To się kiedyś zaczęło, kiedy szedłem do jak gdyby w łazience. Tak. Wydarzenie nastąpiło. A co się tam wydarzyło? Jak się chce do łazienki, to... No ale może mi powiedzieć, ksiądz, jakoś to bliżej, co się tam wydarzyło, no. Ojeny. Bidet w księdzu w łazience założyłam. Remont robiłam. No i co, ksiądz do mnie z biletem przychodzi? No nie, nie wiem, jak to się stało. Sam porządek się podpiął. I se Janusz dupę poparzył. Ale Janusz, są plusy w tych minusach. Co? Jakie plusy? Słuchaj, ja nigdy nie słyszałam, żeby się tak głośno Matko Boska krzyczał. I to mają być plusy? Janusz, czyżeś taką ewangelizację przez cierpienie zrobił, że kółko różańcowe pod twoimi oknami pieśni Maryjne zaczęło śpiewać? Krystyno! Oj, przepraszam. Dobrze. No to proszę księdza, kontynuujmy, dobrze? Kontynuujmy. Tak. Skoro mamy schorzenie, to mam takie właściwie trzy pytania. Trzy. A właściwie, proszę księdza, mam takie jedno pytanie. Jedno. Była szczepiona? Dwukrotnie! Super! Na lisy i na kuny! Na lisy i na kuny? Tak, żeby przed nią uciekały! Aha, no dobrze, okej. Dobrze, to teraz mam właściwie takie trzy pytania. Trzy, a właściwie cztery. Cztery. Czy ksiądz książeczkę zdrowia ma? Czy był szczepiony? Czy ma na coś uczulenie? I powiedzmy, czy brał jakieś
antybiotyki. Tak, książeczkę zdrowia mam, na nic nie chorowałem, jestem zaszczepiony, a antybiotyków nie brałem nawet jak chodziłem po kolędzie. No. A uczulenie? Nie, nie jestem uczulony, nie ma ze mną żadnych kłopotów, problemów. Ojej, trzymajcie mnie, bo nie wytrzymie. Książeczkę zdrowia to żeście sam zeżar najmieli na księdza Bogusława, wygrywając zakład o całą niedzielną tacę. Po kolędzie to ty miałeś grypę jelitową, jakbyś tylko raz kichnął, to by wszystkie aniołki podzdychały. A uczulony, to ty jesteś na chryzantemy. Jak cię po ostatniej mszy odurzyło, to żeś zamiast prosto w oczy biskupa śpiewać, to żeś co śpiewał? Oczy zielone, aleluja! Proszę księdza, ja proponuję, niech się ksiądz rozbierze i mi to pokaże. Wreszcie jakiś konkret. Ściągaj gacie! Ściągaj gacie! Cała parafia! Ściągaj gacie! Ściągaj gacie! Ściągaj gacie! Ściągaj gacie! Może bym to zrobił przy was, ale przy Krystynie nigdy! Janusz, co ty myślisz, że ja cię bez gaci nie widziała? Ale Krystyno! W zeszłym roku na dożynkach to cała gmina te cuda podziwiała. Ale to z winy Krystyny! Pomóc chciałam. Ale co ja mogę? Nie odezwę się do ciebie tylko na pan jeden, ani jednym słowem. Tylko ty dziadu ci powiem, jak nasz Janusz na bandzie skakał. Ksiądz? Tak. Wlazł na czubek wieży, stanął na najwyższym punkcie, nóżki mu się tak telepały. Ja myślałam, że on lambady tańczy. On taki zestresowany. Stoi tam, stoi, drze się na mnie. Kryśka, Kryśka, jesteś tam, bo będę skakał. Skocz. I skoczył garnie. I leci do mnie, leci. Rączyska takie rozczapierzone. Oczy pełne ufności. Leci, leci. A ja tak patrzę. Niby anioł, ale czarny. Niby anioł, ale czarny. A on tak leci, nagle. Sutanna mu się tak zadała. On z dołu wygląda jak dzwon Zygmunta. Niech tylko za serce chwycić i tiki, tiki. I leci, leci. Dolatuje, cały szczęśliwy, że przeżył. Łzy wzruszenia mu wyszły. Ja go za bioderka, buch! Jak mi ta guma Janusza nie odbije? Jak mi Janusza w kosmos nie wywali? No mi na mojego gacie zostały, no. Początkowo były ciasne, nie? Ale teraz dobrze leżą. Krystyno, może mi Krystyna lepiej powie, kto mi wtedy zdjęcia zrobił na Facebooka walnął? Jakie zdjęcia? Jakie zdjęcia? Halina z pamięci rysowała. Krystyno, tyś mnie zdradziła. Jestem osamotniony. Pójdę do swoich ministrantów.